Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi i mamy kolejny odcinek z gry Lordaeron The Aftermath, z gry Warcraft 3 The Frozen Throne. No, a co za tym idzie? Skończyliśmy poprzednio w bardzo nietypowy sposób, bo ani nic nie powiedziałem, ani nic, po prostu koniec. No, a było to spowodowane, nieważne czym było to spowodowane. Tak czy siak mamy kontynuację w bardzo, bardzo ciekawej sytuacji, gdyż mamy tutaj płonący legion, który stara się nacierać na wojska plagi oraz kultu potępionych, a jeszcze przed chwilą próbował zmierzyć się w nierównej walce z Terminestorem, który dowodził Dalaranem. Jestem ciekaw, czy on jakoś tutaj próbuje go jeszcze... Ojejku, coś mi tutaj haczy, myszka taka zasyfiona. Ojojoj. Ojojojku. No. No ale chyba jednak nie mamy już do czynienia właśnie z Dalaranem. Dalaran został odepchnięty, wyrzucony. Powiedzieli mu wypierdoza do podola. No i mamy okazję zobaczyć, jak się rozwinie ta walka. Bezczeszczą święty Gaj. Ogólnie przewaga raczej klasyfikuje się po stronie połączonych sił kultu oraz plagi. Chociaż, jeżeli cały czas z tego portalu będą przychodzić demony i inne bestie, to szala zwycięstwa może się przenieść z jednego punktu na drugi. Tym bardziej, że mamy tutaj kilku bohaterów, Deteroka, Varimatrasa oraz Balnazara. Chociaż Balnazara nie widzę. Którzy mogą naprawdę pomieszać szyki, tym bardziej, że patchwork powoli zaczyna upadać, zaczyna umierać, a to byłoby bardzo, bardzo niewskazane. No i okazuje się, że sprzymierzone siły płonącego legionu, plagi oraz kultu potępionych pokazały, że nie są wystarczająco silne, by pokonać naszego tutaj dowódcę płonącego legionu, czyli Icewethera. Icewether jest to jeden z lepszych graczy, których znam. No, oczywiście Altari i pozostali też mają wiele do powiedzenia. Ale co tu się dzieje? Illidan zdobywa jakieś tam punkty kontrolne, żeby troszeczkę zwiększyć sobie income. Robi to ze swoimi starymi budynkami, więc... ze swoimi starymi punktami kontrolnymi z poprzedniej akcji, gdy był krwawym elfem. Ale co się dzieje? Co się dzieje tutaj? Tutaj Carpe Diem ze swoimi 9 punktami kontrolnymi no praktycznie rządzi tutaj, jak ktoś mówi, dzieli rządź na tych terenach. A Ironforge jest oblegane! No, właśnie skończyło być oblegane. Tutaj chyba mamy Grula, The Dragon Killera. No. Czy oni doprowadzą do zmiany? Ojejku, panie, Falstad! Falstad, run, you fool! Run, you coward! Jak zginiesz, to nie będzie o kim pisać historii. Nie dokonasz swojego wielkiego czynu, jakim było... W sumie nie wiem, co było. No, nie zostaniesz już tanem na Eripik. Czyżby opuścił? No, niestety. Nie opuścił, ale umarł. No, a jeżeli chodzi o Falstada, to jest, jak już przed chwilą powiedziałem, według historii jest tanem, czy tam dowódcą klanu Wildhammerów w Eripik. No i zasiada obecnie w historii Warcrafta w Radzie Trzech Młotów. W momencie, kiedy Muradin Bronzebeard został przemieniony, a cała ta sytuacja z Moirą i tą nienawiścią do czarnorytnych, czy tam Dark Iron Warsów. Kiedy to się wszystko zakończyło, powstała Rada Trzech Młotów, właśnie gdzie zasiadają, z tego co kojarzę, to Bronzebeard, jak oni się nazywali, no właśnie Dark Iron Warsi w postaci Moiry oraz Falstad Wildhammer, gdzie w sumie na jego miejscu według lore miał zasiadać Kurdrin Wildhammer, ale w sytuacji tej, że Kurdrin został wysłany, w zasadzie wyszedł z ekspedycją do Outlandu,
Mianowo właśnie Falstaffa Tanem na Eripik. No i on teraz po dziś dzień sprawuje władzę. Coś myśliwsze według lore miał właśnie zasiadać Hurdren na jako władca, jako ten z Rady Trzech Młotów, ale w pewnym momencie się skumano, że w kataklizmie gdzieś zniknął Falstad i nigdzie go nie ma. Okazało się, że całkowicie o nim zapomnieli, usunęli go z lokacji, w której znajdował się. A przypomniał o tym jeden z fanów w czerwonej koszulce, który dostał później swoją postać, bo mamy właśnie przy Radzie Trzech Młotów, właśnie przy Falstadzie znajduje się postać, tak nie wiem, czy szpiega, czy jakiegoś tam Keeper of Secrets, jakoś tak. Tak czy siak dostał taką swoją postać krasnoluda w World of Warcraft. Z racji tego, że się kłócił na jednej z konferencji Blizzarda o to, że wywalili Falstada. Widzicie, jak fajny sposób można zabłysnąć w świecie World of Warcraft? Ja pewnie nikt nie spodziewał się takich obrotów sytuacji. Ja także nie spodziewałem się tego, że trolle dadzą sobie radę i zdobędą Silvermoon. Teraz na spokojnie sobie tutaj siedzą i wegetują. Nie mam pojęcia czemu. O matko, 2, 4, 6, 8, 9. Nie mamy trzech graczy. Kto odpadł? Nie mamy Scarlet Anslav. Nie mamy Dark Hordy, o dziwo, która jest tutaj najpotężniejsza. Bez sensu. Kogo jeszcze tutaj nam brakuje? Dalaranu. To już nie mamy z trzech postaci. Ojejku, jejku, jejku. No, mnie fajnie. Tutaj tak de facto płonący Legion mógłby się bardzo ładnie wbić w bazę Dalaranu, bo to jest nowy Dalaran, został zdobyty. Mogliby się tam przedostać i starać o przejęcie tego wszystkiego, no i zdobywanie kolejnych punktów. Ale co tu się dzieje, co tu się dzieje? Krasnoludy, które i tak już potężnie dostają w ciry, straciły właśnie Gnomergan, straciły Ironforge. No, nic już tutaj po nich nie zostało. Horda ma tylko dwa punkty kontrolne i nadal mimo wszystko się gdzieś tutaj próbuje utrzymać na wyspach. No wiadomo jak to bywa, zaraz spiżu się w górze, zacznie rekrutować tutaj wojska, zabija od Drektara i się skończy dzień dziecka. Natomiast Falstad ze swoimi jeźdźcami gryfów próbuje powtórzyć sytuację i będzie polować na wszystkie latające tutaj w okolicy smoki i nie będzie chciał dopuścić do tego, aby jego kraina została zdobyta, by Eripik upadło. A tutaj jakieś dziwne pingnięcia informujące o tym, że Drektar próbuje przejść do wiosek, czy tam do swojego sojusznika, którym jest troll, ale oprócz tego, że tutaj przegrupował swoje jednostki, nie wiem, bardzo wiem, co oni będą teraz robić. No, niestety, mroczna horda już została wyrzucona z gry, nie ma jej i cała ta masa wojsk, która mogła pomieszać szyki, mogła dużo zmierzyć. Ło, wow, patrzcie, Nerzel Forsaken. Umknęło mi to. To znaczy, że Sylvanas została zabita przez Arthasa. Albo po prostu przez Scourge. No, mamy książkę. Bardzo by się przydała. Illidari ruszyły w kierunku troli. Chcą zdobyć Zulaman. Ale czy im się to uda? Problem z Ulamon polega na tym, że nie ma tutaj żadnego dojścia ze strony sojuszników, więc musi radzić sobie sam. Jeżeli nie odeprze tutaj ataku, to będzie na bardzo przegranej pozycji. Chyba, że gdzieś tam w okolicy znajduje się... Ale niestety nie, Hakar nigdzie się tutaj nie znajduje, nie został przyzwany, więc musi sobie radzić w Zulaman sam. I wydaje mi się, że nie poradzi sobie w tak ciężkiej sytuacji, jaką teraz prezentuje mu Illidan Stormreach. A skoro mówimy o Illidanie, naszym Demon Hunterze,
Pewnie znacie jego historię, bo komuż nie znana historia Illidana. Z racji tego, że bardzo fajnie jest opisana w książce, a w zasadzie serii książek, to jest taka trylogia, Wojna Starożytnych. I tam jest właśnie przedstawiona ich historia, jak do tego doszło, że Illidan stał się demonem. No w sumie stał się demonem, bo przystał na pakt, który oferował mu Kil'jaeden. Okej. No więc też o Illidanie możemy wspomnieć tyle, że... Mogę wspomnieć tyle, że nienawidzi swojego brata Malafuriona, gdyż to Tyrande, taka elfka, której się przez całe życie podkochiwał, wybrała jego brata. No niestety, stety. Niestety, stety. Nie ma to jak być pizdą. Pussy. No niestety. Tutaj widzimy również, że Falstad nie da rady, nie obroni się przed tym, co prezentuje siła troli. Ruszyli na Eripik i zdobyli to miejsce, zdobyli szczyt Erii. I teraz Falstad musi się wycofać, musi uciekać. W sumie de facto to Krasnolud jest na przegranej pozycji. Tutaj jeden atakuje, tutaj drugi atakuje. Mógłby, z racji tego, że jego sojusznik umarł, nie żyje, upadł, ruszyć w kierunku... A, to te tereny są zajęte. No to już nigdzie nie może ruszyć. Może to przejąć, przylecieć, wziąć to, co należy do jego wspólnika, do jego sojusznika. Mógłby również polecieć do Dalaranu, przejąć ten punkt, bo czemu by nie? Chociaż chyba nie. On nie pod... Falstad chyba nie może przejmować punktów kontrolnych. Albo może, bo właśnie nie pamiętam. Wiem, że łowcy, jeźdźcy gryfów nie mogą atakować punktów kontrolnych, ale chyba Falstad był w stanie. Oczywiście mogę się mylić, więc nie bijcie mnie za to. Tutaj co się dzieje? Lol. Już wiem, co się stało. Tutaj właśnie Pinchu zaczął atakować Carpe Diem, który opuścił grę, a co za tym idzie, musiał zmienić swojego sojusznika i wyjść z sojuszu, w którym aktualnie byli. Zmienił się w Twilight Clan i teraz najlepszym jego wyjściem będzie ruszyć na moje, albo po Yoxarona, który znajduje się w okurcze troszeczkę wyżej, tutaj, albo obudzić Deathwinga. To byłoby wtedy taki dobry, good game dla całych połaci przeciwników, którzy tutaj są. Problem polega na tym, że Satan bardzo mocno wybił się do przodu, zaczął przejmować punkty kontrolne. To już nie jest nudzenie, to jest wkurwianie pozostałych przeciwników, gdyż o dziwo bardzo dobrze mu idzie. Shadow Council nie ma. Więc nie ma też przeciwnika. O kurczę. Ludzie, ile tu ludzi wyszło z gry? Patrzcie, Burning Legion walczy walczy przeciwko Pladze oraz jego sojusznikowi Kultowi Potępionych. Ale mi się myszka przesuwa. Przepraszam. Zobaczmy, jak przejdzie ta walka, jak ona się zakończy. Tutaj mamy kilku Netrezimów. Widzę tutaj Varimatrasa popierdalającego w tej nazad, Deteroka, Balnazara chyba już nie ma, ale zobaczę. Przyjrzę się temu Balnazarem. Mefistos. A, to już mamy Mefistofa. Balnazar musiał dziś umrzeć. Ciągle zbliżające się jednostki sprzymierzonych sił dają się bez znaki. Niestety nasz bohater Ice Weather musi się wycofać. Musi się wycofać w kierunku... Gdzieś to była ta nazwa, jakże piękna i cudna. Shal Azar Basin. Jeżeli nie znajdzie jakiejś innej drogi, to będzie zamknięty w tym tutaj jakże złym, tragicznym punkcie i nie będzie w stanie się wybronić przed zbliżającym się Nemezis, jakim jest właśnie Kult i Plaga. Na szczęście tutaj w pobliżu ma...
portal, w którym będzie przesyłał sobie kilka infernusów. Czy one dadzą mu na tyle przewagi, żeby dać sobie radę z kilkoma jednostkami, które tutaj się znajdują? Czy okaże się, że jest ich stanowczo za dużo? Wydaje mi się, że ich jest stanowczo, ale to bardzo stanowczo za dużo. O kurde, biorąc pod uwagę to, ile znajduje się tu krypt, to jeden spawn to jest wystarczająco dużo jednostek, które mogą zmienić przebieg gry. Oho, panie. To już nie jest zabawa, to jest totalna masakra. Niestety, Icewinder musi się pożegnać z dominacją na tym terenie. Będzie musiał powiedzieć pa pa i uciec gdzieś daleko, hen daleko, do swoich trzech punktów kontrolnych, które posiada. No nie, żebym się czepiał, ale sama plaga nie posiada ich znacznie więcej, bo posiada ich tylko 6. Natomiast kult potępionych posiada ich o znacznie, znacznie więcej. Tak samo Nerzul's Forsaken, którzy są w przymierzu, którego tak w zasadzie nie ma, bo wszystkie te punkty zostały tak naprawdę pozbawione dowódcy. Gracz, który wcielał się w Nerzul's Forsaken, a był to Fafa? Chyba? No odszedł, opuścił nas. I co? Gówno. Nasi bracia potrzebują pomocy. To był fajny dźwięk. Takie. A co się dzieje tutaj? One się jakoś nazywały śmiesznie. Twilight Dragon. O matko. Nie, to nie są Void Dragon, tylko. Kurczę, one miały jakąś swoją specyficzną nazwę. Nether Drake. O kurwa. Tak jak zobaczyłem, co tutaj się znajduje, to tak stwierdzam, że chyba mamy GG. Just must aim Kel'Thuzad and I am in home. Czy musi ubić Kel'Thuzada i wszystko będzie spoko? Czy mu się to uda? Zobaczymy. Zostaliśmy zaatakowani. Panie. Czy uda mu się? No, trzeba by było go bardzo mocno uśpić, żeby go móc otoczyć i wejść go zabić. Kel'Thuzad ma całkiem dużo pancerza, dużo zdrowia, no i oczywiście ta lodowa tarcza. Wystarczy, że tutaj zrekrutuje kilka jednostek, no i ma już wystarczająco duży oddział, żeby móc się bronić przed Varimatrasem, Deterokiem i Mefistem. Właśnie mnie ciekawi, dlaczego te jednostki są wbrew pozorom takie słabe? Okej, no to teraz chyba Kel'Thuzad nie ma najmniejszych szans. A jednak, udało mu się uciec. Udało mu się wyjść z tej opresji. Troszeczkę się podleczył. No, to będzie wystarczająca siła, żeby móc go zabić. Tych kilku Nitryzimów bez problemu da radę pokonać Kel'Thuzada. Jeżeli go pokonają, to będzie chyba... Ta sytuacja, gdzie się uleczył, naprawdę mu pomogła. Musi uciekać tym Kel'Thuzadem, inaczej będzie w naprawdę ciężkiej sytuacji. Gdyby tylko posiadali jakieś umiejętności rozpraszania magii, może udałoby się wyłączyć ich niewidzialność, ewentualnie cokolwiek innego. Tymczasem Kel'Thuzad zaczyna się leczyć i będzie leczył się dopóki nie będzie wyleczony. Bardziej, że przyszedł jeszcze Arthas i Arthas, który rzuci zaraz leczenie na Kel'Thuzada. Przynajmniej ja tak bym robił. Wystarczająco dobrze go wyleczył. Połowa HP. To już dobry znak. A co się dzieje tutaj? W Zangromarsz? Nic. W Zangromarsz się nic nie dzieje. W Outlandzie, w Hellfire Peninsula też nic się nie dzieje. On pisze do Kaela. Czy oni są sojusznikami? O, to nie tu. To troszeczkę mniej. Tak, chyba są sojusznikami. Wacht. Co kurwa za Niemiec? Widzimy, że Tyrskan w zasadzie
Acherus został przejęty przez jednostki Illidarii, które już nie są Illidarii, tylko Felelfsami. Czy mi się wydaje, czy oni dążą do tego, żeby przyzwać Kil'jinena? To by było całkiem ciekawe. Szkoda tylko, że oni mają taki mały level. Ale co z tym raszakiem? No tylko cię wkurza, będzie ci tam wiem. Przechodzisz, zajmował, przechodzisz, zajmował. No to zostaw tutaj więcej jednostek. Robisz bez potrzeby problem. Bo to Legion. No właśnie nie wiem, co robi Legion. Zaatakowani! Pirat, co jest? Daj księgę po prostu. Wypierdalaj stąd. Wiedziałem. No to chyba będą dążyć do tego, żeby przezwać Kil'jinena. Pytanie polega na tym, kto posiada. Book of Mediv posiada właśnie Kel'thuzad. Nie dostaniesz, spadaj. Bardzo dobrze, jakby przyzywali Kil'jinena. To by było bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznie. Bo w Legion potrzebują w zasadzie już tylko jego. A magiczny spawn jednostek, jaki zaprezentuje Kil'jinen, będzie po prostu niszczycielski. Go leczy. Badania zakończone. Badania zakończone. Zostaliśmy zaatakowani. O, to na południu ktoś atakuje. O, ci znowu tutaj latają. Ojejku, to jest tyle jednostek, że to jest aż przerażające, ile tego tu się tu znajduje. Chwila nie umagi, mogę stracić bohatera. To jest cudne. Dobra. Aż w sumie nawet nie wiem specjalnie na czym się skupić, co tutaj oglądać, bo de facto bohaterów jest coraz mniej, mamy 2, 4, 6, 8. 8 bohaterów, którzy grają, 8 graczy. Tutaj już mamy generała Rodaxa. Badania zakończone. Czy oni będą w kierunku Yoxerona szli? No, póki co w kierunku Yoxerona idzie Falstaff, nie wiedzieć czemu. To trochę głupie. O, Deathrock can summon. I co? Tu nie można budować. No to jest smutne, że tu nie można budować. Ale co? Nic nie zrobisz z Exaronem. Musi przyjść tam Cho'gath. Cho'gath chyba na 9 albo 10. Tu nie można budować. Wyruchem cię w dobę. Tu nie można budować. Zostali zaatakowani. To jest straszne. Ja się nie dziwię, no kurde, też bym się wkurzył i ruszył zabić tego gnoja, który tylko i wyłącznie nudzi i wkurza swoją obecnością, swoją grą, swoim zachowaniem. Nie popieramy. No ale trzeba też spojrzeć na to z drugiej strony, może się w końcu wybić i skończyć jak Felelfsy. Przecież one teraz są drugą najpotężniejszą, nie, pierwszą najpotężniejszą rasą, nacją. Ale tylko dlatego, że przejmuje punkty kontrolne należące do tych jednostek, tych bohaterów, którzy już opuścili grę. Chociaż niekoniecznie. No, to Skerbicz nie ma? Klata jak upirana. No to niby należy do plagi, ale... Aha, jednak część nie należy. Chciałbym zobaczyć jakąś scenę bitwy, jakąś walkę, a nie latające krasnoludy, które tylko denerwują i wkurzają tym, że żyją. No niestety, trzeba przyznać, ale krasnolud, którym gra, już nic więcej nie zrobią. Nie mają jednostek, które budują, nie mają nic, więc no... Przykro mi.
Możecie jedynie wspierać swoich sojuszników, ha, których już nie ma, bo nie ma ani Silverhandu, ani Dalaranu. Fajnie. No i taka gra jest w sumie skazana na porażkę. Co innego można zrobić? O, Wetlands. Jak ładnie to się nazywa. Dobra. Mi się wydaje, że w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.